Ojejku, jejku, jejku, jejku. Ten swój projekcik. A! Wszystko spadło. Cześć Wam. No i przyszedł czerwiec, więc zmiana palet. I teraz tak. Te, które miałam przez cały czas, czyli The Balm. No i tutaj bez zmian. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu już delikatnie, tak jakby zaraz miało być piąte. Ale ja się z tą paletą nie spieszę, żeby ją jakoś zużywać. Powiem Wam, że bardzo mi się spodobało, tak jak dzisiaj na przykład na powiece mam, czekajcie, który to był cień? Ten, o ten z dziurką. Tutaj mam, plus jeszcze coś dołożone, w ogóle, o. Ostatnio bardziej takie makijaże mi się podobają, wiecie co? Nie podoba mi się jakoś tak, to znaczy inaczej, może nie tyle nie podoba, co ostatnio przez to, że jest trochę cieplej, nie chce mi się dużego jakiegoś błysku, tylko delikatny błysk, jak właśnie te cztery cienie, plus do tego jakaś bardziej efektowna, kolorowa kreska, kredką i kolorowy tusz. Jak jest kolorowy tusz, to już tak na powiece aż wiele nie musi się dziać, żeby ten makijaż był ładny. Więc ta paletka zostaje. Cały czas. Opiniuś, nagrywam teraz. Leżał, a jak ja zaczęłam nagrywać, gadać, no to już. To zostaje. Teraz tak. Ta paleteczka taka, co zrobiłam sobie z pudru. I tutaj rozsypany mam jeden cień. Ten poprzedni też mi się rozsypał. Biały, prawie wcale nie użyty. Tu koniec. Mam koniec jednego cienia. Ten no rozsypał mi się. Nie chcę go reanimować. Z tego względu, że już kiedyś, to była taka czwóreczka. Jeszcze jeden mam ciemniejszy, ale on będzie na jesień. I wtedy go zacznę używać, bo on jest taki, taki pod chłodny fiolet. Jeszcze bardziej chłodny niż ten. Nie chcę go, bo już kiedyś wcześniej jeden z tych cieni mi się tak rozsypał. Zrobiłam bardzo dobrze, ale jednak formuła się zmieniła i już mi wtedy on tak bardzo nie odpowiadał, więc no taki mam pokruszony. Tutaj w beżu też widać już zagłębienie. No ale dobra, tutaj sukces jest, jeden jest zużyty. No i on też, ta malutka paleteczka zostaje na przyszły miesiąc. I teraz tak, odnośnie tych palet całych, no dużo, dużo ich używałam. No i zaczniemy. Altera, użyta kilka razy, powiem Wam. Ze trzy razy samodzielnie. Ojejku, zawsze mam problem, żeby ją otworzyć. O, takie podstawowe cienie, fajnie, lubię ją używać. No ale, znaczy używałam właśnie ją i do tego właśnie niebieska kreska, niebieskie rzęsy i fajnie, elegancko, podobało mi się. Super. Lovely, moja taka ukochana, ukochana. Ale o dziwo, wiecie co? Tego ani razu nie użyłam. Ten może ze dwa razy. Ale maty używałam. Teraz ta. Huda Beauty. Wiecie co? Użyłam raz. Tylko raz. I to chyba tego cienia. Jakoś tak. Nie wiem. Chyba bardziej ona mi będzie pod jesień. Jakoś tak. Ale lubię te maty. Ale zrobiło się cieplej i ona mi jakoś chyba jest przyciemna. Teraz wolę jaśniejsze makijaże. Kolejna. Niezapominajka. Glam Shop. I tak. Maty używałam, zwłaszcza tego. Widać tutaj. Widać tu. Tu też widać zużycie. Nawet. Tego i tego jakoś chyba nie. I używałam błyski. Ten błysk, raz ten. Ale bardziej, ten jest najbardziej sypiący, więc zostawiam sobie na inny raz. Etapami się uczę. Ten używałam i ten. I powiem Wam, zrobiłam właściwie filmiki, jakoś Wam nie pokazałam wcześniej. Dobra, omówię najpierw te palety, później będą filmiki. Odwrotnie zrobimy. W każdym razie, raz kiedy używałam tej palety, nagrywałam. To była jedna z technik, którą mi zaproponowałyście, żebym próbowała, uczyła się i powiem tak. Wcześniej miałam osyp normalnie niczym panda, cała w brokacie. Teraz
próbując, znajdując swoją własną metodę, dalej mam osyp, ale tu jest tak gdzieś 1/5 tego, co było wcześniej. Także nie jest źle. Są postępy, jeżeli chodzi o to, i już bardziej przyjemnie mi się przez to używało tej palety. Ale dalej będę się jeszcze uczyła, ale nie w tym miesiącu. Na razie ją odkładam. Może w przyszłym miesiącu do mnie wróci, kiedy będzie jeszcze cieplej. Nie wiem, bo ja niebieskości lubię w czasie lata. A teraz na ten miesiąc nie przygotowałam niebieskich cieni. Amrezji. Amrezji użyłam wcale. Dosłownie. Nie użyłam ani razu. Nie wiem czemu. Jakoś mnie nie kusiło do niej. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na razie nie. I tyle. Klaresa. Klaresa była używana. Oj, była. Zwłaszcza ten cień, no i błyski. Były używane. Aha, i to jako kreska. Czyli właściwie nie używałam tego matu i tego. Reszta była używana. Nie jest może jakoś tak bardzo widać, ale używałam. Najbardziej lubię ten cień, jeżeli chodzi o maty. Uwielbiam ten kolor, no jest bomba. Ja jeżeli chodzi o błyski, to praktycznie każdy lubię, ale chyba ten najbardziej. Chyba ten. Ale była używana ostro. Tu ta Sensik Pastel Glam. I Pastel Glam było używane. Ten cień, ten, tutaj te i któryś z fioletów jeszcze używam, ale nie pamiętam który. Chyba ten najciemniejszy, taki najbardziej ciepły. Reszta, no nie, ale była dosyć intensywnie używana, ale tych dwóch zieleni, nie, ogólnie zieleni sobie przygotowałam, żeby mieć właśnie zielenie, ale jakoś nie użyłam. I to by było wszystko z tych palet. Dużo wybrałam na zeszły miesiąc, a powiem Wam, że jakoś tak mniej kolorowo, znaczy nie, inaczej, kolorowo było, jak najbardziej było kolorowo, ale było kolorowo bardziej na zasadzie akcentu. Właśnie. I teraz pokażę Wam filmik z makijażami, bo zapomniałam na początku. Dajemy.
Ok, no to teraz przyszły miesiąc. Przyszły miesiąc. Tylko to. Spalet tylko to. Plus jeszcze oczywiście debalm. I no jeszcze później coś Wam... Bo to nie będzie tylko to, jeżeli chodzi o palety. Znaczy, jeżeli chodzi o palety, tak, tylko to, ale jeszcze chcę coś innego. I jeżeli chodzi o palety. Lilac, Huda Beauty... Bo ja te maty bardzo lubię, bardzo. Ostatnio ciągnie mnie właśnie do tego typu kolorów. Takie. No tutaj te błyski są lepsze niż tamtej poprzedniej, więc być może na przykład ten będę używała, błysk. Zobaczę. Ale w każdym razie maty bardzo lubię, więc chcę używać. Później to jest Catrice Lavender Breeze, gdzie mówiłam Wam, że ja tutaj nie widzę lawendy w lawendzie. Tam, gdzie widzicie białe kropki, to są cienie, które według mnie są jakościowo dobre. I postanowiłam, że będę próbować ją używać tak bardziej intensywnie, zużywać. Zwłaszcza, że Wam powiem tak, ja te na przykład, nie, te trzy wszystkie trzy maty bardzo lubię. Jakieś inne, no może, no widzicie, nie wszystkie są ładne, nie wszystkie. Te jakoś tak, to może bardziej na jesień. Zresztą nie wiem, muszę ten wypróbować. Może jednak ten by też był dobry. Dobra, w każdym razie na początku, jak kupiłam tą paletę i robiłam test, ja byłam zawiedziona, zwłaszcza jakością błysków. Maty są sypiące, są takie, że się szybko zużyją, no bo zobaczcie, tu już wgłębienie ostre widać. Ale ogólnie, powiem Wam tak, jak już tą na przykład z tego cienia zdarłam taką wierzchnią warstwę, okazało się, że pod spodem jest całkiem fajny cień. Więc stwierdziłam, że chcę ją poużywać. No, zobaczymy. I trzeci wraca znowu ananasek z Max & More. Bo musi być pomarańcz. Tu jest, mam żółty, mam pomarańczowy, jest ok, tutaj w załamanie, no tylko ten jest beznadziejny. Naprawdę jest beznadziejny. Reszta jest fajna, no tylko ten kolor mi się nie podoba, go nie lubię, po prostu ze względu na kolorystykę, tylko tyle. No bo nie lubię złotych kolorów. I to są wszystkie palety, tylko te trzy, które chcę na ten miesiąc, ale jest jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedną paletkę. Zobaczcie, ja tu mam tą z Make Up Revolution, gdzie używam tą paletę, to jako bronzer i to chcę zużyć. No i zobaczcie, ja tutaj, zwłaszcza te dwa, plus jeszcze często ten, używałam jako rozświetlacze. Teraz, w tym momencie,
One są dla mnie za jasne. Nawet ten, który się wydaje na przykład pozornie taki, który by się nadawał, on jest chłodny. Jak zobaczycie. On jest dosyć chłodny. Taki, no nie podoba mi się w tym momencie. Nie wiem, jakoś tak bardziej jako cień. Ten kolor i ten kolor totalnie odpada dla mnie do używania, czyli chcę to zużyć i teraz będę używała tylko ten. Rozświetlacze sobie daruję. Poza tym, tak ogólnie, ja zużyję tylko te dwa, a te trzy prawdopodobnie po zużyciu tego i tego, te trzy pójdą u mnie do paletki magnetycznej jako cienie, bo jako cienie one są fajne. A właśnie, a może teraz bym też jako cienie wzięła? Nie wiem, zastanowię się. Najwyżej będziecie widzieć w filmikach, ale chodzi o to, że już mi nie pasują to jako rozświetlacze. Więc w tym momencie biorę jeszcze tą paletkę z Lovely Hey Beauty, Hey Boys chciałam powiedzieć, ze względu na ten rozświetlacz. Tu jest bronzer, dla mnie on jest zbyt oliwkowy, ale tutaj ten rozświetlacz i ten cień też można jako rozświetlacz użyć, ale on jest dość jasny, że na ten miesiąc się nada, kiedy jeszcze nie jestem tak mocno opalona, ale ma podton żółty, taki złotawy, ale te złoto jest takie bardziej cytrynowe dla mnie, jak jest na... Zresztą, o, dzisiaj mam na policzku. Dzisiaj mam ten rozświetlacz. I być może przez to, że mam tutaj ten rozświetlacz i będę go używała, być może jeszcze coś z tych cieni będę używała. No, lubię te cienie. Ja wiem, ona weszła, jak weszła na rynek, tak bez echa. A ten, kto używał ją, to z reguły mówił, że to jest suche, że to jest niefajne, a ja tą paletę lubię. No lubię, nie licząc może tego. On jest, dla mnie on jest mięciutki, ale zobaczcie, to jest zbyt oliwkowe dla mnie, zbyt. Akurat jeżeli chodzi o ten konkretnie cień, bo sama formuła jest fajna, ale na oku też jakoś tak średnio mi się podoba. Więc to na pewno pominę, ale być może będę używała. Być może. Nie wiem. Zobaczymy. Raczej w sumie tak. W każdym razie tu chodzi o to, ale dlaczego ja chcę wziąć tak mało palet, bo przecież ja lubię... Czekajcie. O dobra. Później to zrobię. Dlaczego ja chcę wziąć tak mało palet? Z tego względu, że odkąd zrobiłam sobie, no powiedzmy ten... Nie lubię tego słowa. Projekt. W tym kontekście nie lubię. A tak to słowo jest normalne. Ale wkurza mnie to, że ktoś... Mamy od polskie odpowiedniki, po co ktoś tak używa, nie? Ale kiedy zrobiłam sobie ten... Wymyśliłam sobie ten... A dobra, poczekajcie. Jak to zamienić? Bo od razu mi chcę powiedzieć projekt. Kiedy wymyśliłam sobie ten cykl filmików... O, tak w ten sposób. To... Same palety cały czas używam, a ja lubię używać też kredki do oczu. Lubię używać pojedyncze cienie, te, które mam, jakieś pigmenty. I one jakoś tak poszły w odstawkę. Cienie w kremie moje też rzadko kiedy są używane. A mam trochę tego, może nie jakieś zatrzęsienie, ale mam. Na przykład tutaj. To są dwie pomadki, które używam jako cienie w kremie. Tutaj mam... 3 Bell i jeden z Glam Shopu. Też, tu są błyszczące, ten jest mat. Tutaj mam z Profusion i ze Stili. To są akurat takie kremowe rzeczy, momencik. Bo ja tutaj nie wyciągałam od razu, bo bym tutaj bazy Bajzel miała. O, jeszcze. Sypkie cienie mam z Bell. Tutaj mam, o, na przykład z Heian, takie gliterki śliczne. Mam 3 rodzaje. Tutaj taki fiolecik, o Jezu, jak on się mieni, on jest przepiękny. Mam, o, co tu jeszcze? Z Glam Shopu. Mam takie, o, w takich słoiczkach, one tam na początku były. O, taki coś, takie sypkie. Ja bardzo lubię te rzeczy. No, plus jeszcze, nawet nie chcę Wam pokazywać, ale dobra, jakiś tam wyciągnę. O, dobra. Pełno kredek kolorowych. I jeszcze, brokatowe eyelinery też mam. I w tym miesiącu po prostu, i podejrzewam, że ogólnie w sezonie takim letnim będę chciała oprócz tych paletek używać właśnie te cienie w kremie, te sypkie cienie, kredki,
takie rzeczy chcę używać, te eyelinery jakieś tam właśnie brokatowe, takie coś do takich, o, tego typu na przykład makijaże, więc do tego mi nie potrzeba dużej ilości palet, bo to po prostu robi się tylko taką bazę, a dopiero później się szaleje właśnie tymi rzeczami. O, na przykład, czekajcie, ja tutaj mam taki jeden, no piękny cień z My Secret. No przepiękny on jest. I na przykład, no taki, o, no piękny jest. Albo, o, z Mio, o, z Mio, też cudo cień. No cudo, a ja tych rzeczy nie używam przez to, że mam tą rotację palet. Więc w tym miesiącu będzie coś innego, czy się nacieszę tym jednym miesiącem, a później już odpuszczę? Nie wiem, podejrzewam, że raczej nie. Ale po prostu chcę też używać tych rzeczy kolorowych, bo czuję taką potrzebę, no czuję. Nie będę tego wszystkiego wypisywać, bo tego opisu by nie starczyło. Po prostu w trakcie malowania się, kiedy będzie na przykład filmik i daną rzecz pokażę, to na przykład napiszę, jaka firma to jest. Coś, a będzie Was interesowało, żeby konkretny kolor podać, no to powiecie mi, ja Wam wtedy odpowiem w komentarzu, co to jest za dana rzecz. Tak zrobimy, no bo ja nie dam rady wszystkiego tego wypisać, bo nie starczyłoby naprawdę opisu, a mi to by chyba zajęło ze 3 dni. No. Także, moment, znowu alergia. Okej, wracając. Także sami wiecie, rozumiecie. A, i przecież ja jeszcze mam tutaj ten swój projekcik. A! Wszystko spadło. Nie. Jedna kredka została. I jedna cycki zen osłoniły. Reszta leży w koło. Okej. Okay. Pozbieram później. A teraz coś ja chciałam jeszcze powiedzieć, czy nie? Dobra, w każdym razie chodzi o to, że ja będę chciała używać tych rzeczy i aż się rajcuję tym, że w końcu będę mogła te rzeczy, no bo one tak leżą sobie smętnie. Jeszcze z My Secret mam taki piękny, ojejku, jak ja go lubiłam, taka, dobra, czekajcie, no, pochwalę się tymi rzeczami, o, zobaczcie, no przecież to jest przepiękne, taka brzoskwinka, coś takiego, ale taka bardziej pod złoto i ta mi się podoba, mimo tego, że jest pod złoto, takie rzeczy lubię, no i tutaj, o, mam z Tearsa, nie wiem, co to jest za firma, Make Up, no, jakaś firma. Taki w kulerce, jak za starych czasów. Chyba za 5 zł go kupiłam. No przepiękny kolorek taki, no perłowy wiadomo, ale na lato, na letni makijaż, no taki właśnie lato i ogólnie na ciepłe dni. No cudo, cudo, a ja tego nie używam i brakuje mi tego używania. Jeszcze, no pokażę Wam, jeszcze jeden kocik. To jest Skobo, co mam. Ojejku, on jest stary. No, muszę się pochwalić. Zobaczcie, jaki kolor. To jest taki żywy kobalt. Tutaj to nie oddaje. Jak się tak weźmie intensywnie na jakąś bazę, jeny, jaki to jest przepiękny kolor. A ja nie pamiętam, kiedy go używałam. Jakoś zimą do jakiegoś makijażu, a potem już nie. Więc chcę z tych rzeczy, ale mam tu bajzli. Chcę z tych rzeczy zacząć korzystać częściej, więc w tym miesiącu skupię się na tych właśnie rzeczach. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I dajcie subka, łapka brudna.